Cześć wszystkim i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym filmiku nareszcie spróbuję paznokcie Gel X, czyli Gel X Tipsy. Do tego skorzystam wszystko z firmy Blulu. I no to cóż, zapraszam. To, na co dzisiaj będę pracowała, już sobie przygotowałam moje paznokcie i skórki. No i tutaj jak wyglądają te Tipsy Ultra Almond z firmy Blulu. Jest w nich 12 sztuk i powinny być tips żelowy. Pierwsza rzecz, co musimy zrobić, to pracujemy tak jak z tipsami, czyli wybieramy rozmiar, prawidłowy rozmiar do każdego pazurka. Tam są numerki, ale nie trzeba koniecznie patrzeć się na te numerki. I tak mamy tylko 10 rozmiarów i parę ekstra z rozmiarów, żeby dopasować w naszych paznokciach. Trzeba po prostu znaleźć, które dopasują się do naszego pazurka i jak to zrobić. Jak wybieramy, dobieramy tego tipsa, to on musi całkowicie przykryć całą powierzchnię naszego paznokcia i właśnie tutaj widzimy, że ten nie pasuje, dlatego że wystaje mi mój naturalny paznokieć, a ten jest dobry. Ten przykrywa mi całkowicie mojego naturalnego paznokcia. W moim zdaniu, jak się dopasują i nie znajdzie się przez jakiś przypadek dokładnie ten rozmiar, który pasuje do naszego paznokcia, lepiej wybrać troszkę tipsa większego i go wypiłować i dopasować do naszego niż coś mniejszego, bo jak będzie za mały, to się łatwiej odklei, po prostu ten produkt wyjdzie poza tego paznokcia i różnie takie rzeczy, co mogą przeszkodzić. No i do nakładania tych tipsów Blulu nam daje w dyspozycji Nail Glue Gel, czyli to jest taki żel klej i konsystencja jest taka, tak jak jakaś galaretka lub też przypomina taki wosk. I zapach tego to jest taki bardzo pachnący, powiedzmy, tak jak taka różowa guma do żucia. No i teraz trzeba sobie dobrać jakiś pędzelek, ten tutaj to jest taki za duży dla mnie do żelu, to nie skorzystam z tego, ale zdecydowałam się na jakiś stary, cienki pędzelek, co uważałam, że dla mnie może być najwygodny. No i zaczynam. Weźcie pod uwagę, że moje paznokcie są już wymatowione, czyli są wypiłowane leciutko, żeby je zmatować i już wyczyszczone cleanerem. No i na to zaczynam i nakładam ten produkt. No i to jest też pierwszy raz, jak ogólnie używam ten cały system, to zaczęłam po prostu nakładać i nie wiem, bo nie miałam jakiś przykład, ile tego produktu nakładać, to po prostu próbuję nakładać jakąś tam ilość, ale nie za dużo i zobaczę, co się stanie. No i gotowa. Tutaj powiedzmy, że byłam lekko zdenerwowana, bo nie wiedziałam, jak to się robi, chociaż oczywiście patrzyłam na internecie, jak tą metodą się przykleja te tipsy, ale osobiście to pierwszy raz to robiłam. No i ta pierwsza próba tak nie za bardzo mi wyszła od razu, nie wiedziałam, ile tego produktu tak naprawdę pod spodem powinno być, jak ten żel będzie się zachowywać, to był taki po prostu takie próbowanie. No i postanowiłam, że nałożę więcej żelu. No i na początku problem w tym był, że nie wiedziałam właśnie, ile tego żelu, żel kleju tam pod spodem trzeba nałożyć. No i próbuję drugi raz i tym razem z takim ruchem bardziej pewniejszym i próbowając właśnie, żeby on się nie ruszył, nie ślizgał na tej powierzchni tego paznokcia. No i mogę powiedzieć, że było naprawdę już druga próba była dużo lepiej, tylko tam mi się zrobiło zapowietrzenie i to dosyć duże, no to postanowiłam, że nie może tak być, to jeszcze raz. Czyszczam pateczkiem naokoło, gdzie ewentualnie mogę mieć troszkę tego żelu. No i ponownie nakładam i tym razem próbuję nakładać tego troszkę więcej, być po prostu starając nie bać się tego produktu, ale być bardziej grubsza z tym i po prostu może się na początku bałam, że mi się rozleje z boka, to dlatego tak uważałam, ale idziemy dalej. No, trzecia próba i nakładamy.
No i tym razem dużo lepiej się udało się i z tego byłam bardzo zadowolona. No i mamy to, tylko teraz chciałam wyczyścić, biorę patyczek i wyczyszczam tam pod spodem tego tipsa, dlatego że chciałam, żeby to było jak najbardziej czysto. Oczywiście nic się nie stanie, jak skorzystamy z jakiegoś tam koloru na końcu, co da pełne przykrycie, ale ja wiem, że to, co skorzystam później, to nie będzie pełne przykrycie, to chciałam, żeby to było jak bardziej czysto, jak się da. Nie było żadnego zapowietrzenia, oprócz taka malutka bąbelka tam na początku, ale postanowiłam, że to jest nie takie ważne. No i teraz uważam właśnie, że ta lampa, ta flash cure lamp, to jest idealna do tego sposobu, dlatego że nie będziemy musieli wkładać właśnie tą łapkę cały czas do tej lampy, ale mamy taką lampkę ręczną i właśnie ona jest do takiego typu użyciu. No i wysuszę to wszystko 60 sekund, dlatego że tak naprawdę na pudełeczku tego kleju mówiło 30 sekund, a później sprawdzałam na stronie i trzeba to wysuszyć 60 sekund. No i jest, miałam jakieś wątpliwości, czy to może ewentualnie się gdzieś nie wysuszyło, czy to mi się odklei, czy coś się stanie, ale nic, wygląda naprawdę ładnie, wszystko jest w porządku. Byłam naprawdę super zadowolona, dlatego że nie widziałam momentu, żeby spróbować tej metody i nareszcie jestem. I też kształt tych tipsów jest naprawdę śliczny. Ja nie jestem już taka za bardzo praktyczna robić sobie ten kształt pazurków tutaj, czyli tak półokrągło migdałka, ale tak mi się spodobało i ostatnio właśnie się staram właśnie ładnie się nauczyć wyrobić ten kształt, te tipsy super pasują do tego. No i idę dalej z następnym paznokciem, uważając bardzo, żeby nie dotknąć nigdzie mojej skórki, po prostu uważam, że to musi być bardziej środkowo, dlatego że on i tak się rozejdzie do samych końców naszego pazurku, ale nie musi wyjść. Znaczy musimy się starać, żeby ten problem nie wyszedł, tak? To bo nakładam ładnie, uważając, żeby nic nie dotknąć i no, spróbuję tego produktu nałożyć wystarczająco na pierwszy raz. I próbuję nakładać troszkę więcej tego żelu. No i próbuję nakładać drugi paznokieć. No i najpierw naciskam bardzo delikatnie tam ze strony skórka i później daję właśnie więcej tego nacisku, przyklejam go tak do zewnętrzna tego paznokcia. No i już próba była dużo łatwiejsza, dużo lepsza niż ta popierwsza, ale widziałam, że niestety mi jest takie jakieś zapowietrzenie tam, no to postanowiłam, że po prostu zdejmę i zrobię jeszcze raz. No i spróbuję nałożyć tym razem więcej tego produktu. I o to też chodzi, że wolę to powtórzyć więcej raz, dopóki będę widziała, że tam nie mam żadnej bąbelki lub żadnego zapowietrzenia, dlatego że pierwsze będę się na to patrzyła, gapiła, w razie to będzie przezroczyste, a drugie to nie jest dobrze, jak jest jakieś zapowietrzenie. Jakoś ten pazurek był jedyny, do którego nie mogłam dopasować perfekcyjnie żaden z tych tipsów. To dlatego tak nie byłam super pewna, ale to nic, myślę, że wyszedł dosyć dobrze. No i teraz wyczyszczam patyczkiem, tam naokoło wyczyściłam, w razie mi wyszło troszkę tego żelu. No i wysuszam w lampie. No i teraz byłam naprawdę zachwycona, bo to dosłownie wygląda pięknie, moim zdaniem. I idziemy z trzecim pazurkiem i znowu delikatnie nałożyć na całą powierzchnię, uważając, żeby nie dotykać tam żadnych skórek naokoło i
starać się po prostu na środku nałożyć troszkę więcej tego produktu. No i trzeba uważać właśnie, jak się je nakłada, żeby one nie uciekły tam właśnie z tych skórkach, bo jest bardzo łatwo, żeby ten tips się nam prześlizgnął, jak się tam naciska, się nakłada. I znowu niestety zauważyłam, że tam gdzieś tego produktu brakuje, no to ponownie zdejmuję i nakładam więcej tego produktu. Też dlatego, że one mają właśnie tego troszkę apeksu, tak? Nie jest za duży, za widoczny ten apeks, bo one są bardzo, bardzo delikatne, ale jednak jest ten apeks, to trzeba go uzupełnić. No i apeks to jest ta puszystość tego pazurka, tak? W razie ktoś nie wie, o co mi chodzi. Znowu wyczyszczam patyczkiem tam, gdzie ewentualnie troszkę tego produktu nie wyszło, bo też chcę, żeby ta praca była bardzo czysta. Wygląda super, tym razem się udało, czyli byłam bardzo zadowolona, ale jeszcze wziąłam też patyczkę i też z drugiej strony chciałam wyczyścić, jak mi się, na tyle co mi się dało, ten żel pod spodem. No i wysuszam w lampie i idę z następnym. I teraz wziąłam taki pędzelek wmoczony w cleanerem, bo chciałam lepiej wyczyścić, ale tak naprawdę wybrałam taki nieprawidłowy pędzelek, to mi się nie za bardzo udało. No i nic, wysuszam w lampie i idę dalej. No i nareszcie mam wszystkie moje pazurki, byłam naprawdę niesamowicie zadowolona. Ten metod był naprawdę bardzo łatwy i bardzo, bardzo szybki. No i teraz co zrobię? Jak chce się tam coś wypiłować, to teraz jest czas to zrobić, lub po prostu ja sobie piłuję tam leciutki, jest taki kącik wystający w każdym moim pazurku, to tylko to na szybko wypiłuję. No i tam też pod spodem tych tipsów są takie wystające numerki. Można wziąć frezarkę i sobie delikatnie wypiłować, ale ja nie widzę sensu w tym, bo i tak się to przykryje i to jest naprawdę malutkie, to tego nie zrobię. No i też to, co zauważyłam z tym systemem Blulu, że nam nie wychodzi produkt poza skórkach, poza tego tipsa. I rozmawiam używając ten gel clay tutaj z firmy Blulu. No i teraz... To nie pisało na stronie Blulu, ok? To jest to, co po prostu się czułam zrobić, żeby mieć lepszą przyczepność. Postanowiłam, żeby było lepiej zmatowić to wszystko, to co się świeci i uważając też tak naokoło tam w tych kątach, bo uważam, że wtedy jest łatwiej, że nasza hybryda albo cokolwiek nałożymy, to się może odkleić, ale nie pisało nigdzie, że mam to zrobić. Po prostu postanowiłam, że się czuję bardziej komfortowo to zrobić. No i podczas piłowania te tipsy, co uważam, że są zrobione z żelu, z tego co zrozumiałam, są naprawdę mięciutkie, łatwe, przyjemnie do wypiłowania. No i teraz wyczyszczam wszystko cleanerem. No i teraz nałożę bardzo cienką warstwę bazy hybrydowej i wysuszę w lampie. No i powtórzę to wszystko oczywiście na wszystkich moich paznokciach.
No i teraz na wszystkich moich paznokciach mam moją wysuszoną bazę. No i teraz skorzystam z kolor 289 z firmy Blulu z kolekcji Summer Look. I nawet jak gdyby się Summer Look, czyli to była niby kolekcja na lato, co tam tak się po prostu nazywa, ale w moim zdaniu to jest perfekcyjne na zimę. No i dla mnie to jest perfekcyjny śniegowy efekt produkt, czyli jak chcemy śnieg, to skorzystać z tym produkt, to jest naprawdę super. No i nakładam moje pierwsze warstwo, przepraszam, że to tak nie widać za dobrze, ale to jest tylko takie przez moment. No i piszę, żeby wysuszyć ten produkt 60 sekund, bo chciałam wysuszyć 30, później zdecydowałam przeczytać, zawsze lepiej robić to, co piszę na opakowaniu. No, w wysuszeniu w lampie nakładam drugą warstwę. Wysuszam wszystko w lampie. I tutaj chciałam Wam pokazać, jak to wygląda właśnie przy świetle UV. No i powtarzam z reszty paznokciów. No i wszystkie pazurki prawie gotowe, są wszystkie wysuszone, mają wszystkie dwa warstwa oprócz jednego, dlatego że na tych paznokciu Wam pokażę, że można po prostu zrobię sobie troszkę nail artu i chcę, żeby to było takie właśnie zimowe nail arty. Ale najpierw chcę Wam pokazać, że jak nakładacie taki typu produktu, tak jak ten, to te białe po prostu są takie jak glittery, tak? Takie świeci, grubo ziarniste świecidełka. No to w nakładaniu trzeba uważać, bo czasami mogą zrobić taką grubość, tak jak właśnie mam tutaj w tym pazurku, o tutaj widzicie. To on może mi wystać z topu, to po prostu go spróbuję wypiłować później. Skorzystam z Neonail Paint Gel w białym kolorze i dlatego, że jesteśmy jeszcze w zimie, chcę zrobić cały czas coś śniegowego właśnie. No i spróbuję zrobić śnieżyki. To nie będzie właśnie wcale takie proste, dlatego, że mam właśnie te glittery białe i będę robiła robię te białe kropki, to nie jest takie proste. No i nie widać go za bardzo, bo to jest biały na białym, ale dla mnie może być. No i właśnie spróbuję zrobić też drugiego. Troszeczkę za blisko na końcu paznokcia, ale tu nic. No i mi się podoba, teraz nakładam top. Wysuszyłam, no i teraz. Dla mnie to powierzchnia jest dosyć gładka, ale gdybym chciała, żeby to była bardzo gładka naprawdę i bardzo równa, no to wtedy bym wzięła bloczka, wypiłowała leciutko ten top, żeby to wyrównać, wyczyściła cleanerem i znowu bym nałożyła top. To wtedy bym miała super równiutką gładkę paznokcia, ale ja tego nie zrobię. Nałożyłam, wysuszyłam top na wszystkich, oprócz tego właśnie jednego, co tutaj widać, że jest tak troszkę takie pogrubione, tak mi wystaje. Właśnie ten taki biały glitterek, to teraz wezmę pilniczek i delikatnie go tak dosłownie, tak ciak ciak i go wypiłuję delikatnie przez nakładania topy. To było naprawdę takie minimalne, ale teraz to jest dużo lepiej.
Nakładam jak zwykle olejek do paznokci. No i teraz wacikiem wyczyszczam za dużą ilość tego olejku i zawsze jak wyczyszczam, to wyczyszczam ze strony zewnętrznej tego pazurka i idę o tak do środka właśnie naszego palca. No i jak wasze ręce tragicznie się wysuszają i rujnują tak jak moje zimą, to nakładać sobie lub naszej modelce krem do rąk. No i tutaj jak wyglądają moje pazurki, jak wygląda moja jeszcze zimowa stylizacja, bym powiedziała, taka właśnie śniegowa. Bardzo zimowa i bardzo mi się podoba osobiście. Czekałam, żebym ją zrobić już kilka miesięcy, jakoś mi się nie udało przed ten moment. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o nich. Tutaj wam próbuję pokazać z każdej strony, jak one wyglądają i właśnie jak wyglądają właśnie te tipsy, czyli to jest ważne na dzień dzisiejszy. Pod tym filmiku nauczyć się, jak właśnie nakładać te tipsy i jak one wyglądają. No to w końcu, czy ten metod mi się spodobał? Bardzo, mi się bardzo spodobało wszystko. Skorzystania z systemu Blulu mi się podobały niesamowicie. Te psy są naprawdę śliczne. Spodobało mi się używać Nail Glue Gel i to połączenie razem jest naprawdę łatwe. Jak widzieliście, tylko w pierwszym pazurku tak naprawdę się musiałam tego nauczyć, a później reszta tak poszła bardzo, bardzo łatwo. I absolutnie uwielbiam ten summer look, ten właśnie taki śniegowy efekt tego Blulu. Paznokcie są naprawdę śliczne, wyglądają niesamowicie naturalnie i też są bardzo przyjemne. To nie czuć, że masz coś tam. To jest tak, jakbyś miała ładne, cienkie przedłużanie, bo one są naprawdę cieniutkie i nic nie widać. Po prostu bym nigdy nie powiedziała, że mam tipsy na sobie, gdybym nie wiedziała. No to cóż, dajcie znać w komentarzach, czy już próbowaliście ten system i tak, który i czy Wam się spodobał. Subskrybujcie się na mój kanał, jak jeszcze tego nie lubiliście i lubicie, co robię. Dajcie lajka temu filmiku, jak Wam się spodobał. I no to cóż, ja jeszcze raz bardzo dziękuję za oglądanie i zobaczymy się następnym razem. Pa!